Dzień dobry. To znowu my, to znaczy ja, misiowy wujek Maciej Barański i mały miś. Oczywiście w świecie wielkiej literatury. I mamy dzisiaj dla Was kolejne nowe opowiadanie autorstwa Anety Konefał, zwane jako misiowej mamy. Tym razem Nieśmiałość. Gotowi? No to zaczynajmy. Dzieci szykowały się do wielkiego dnia. W tajemnicy przygotowały występ, niespodziankę dla rodziców. Pani Jola napisała scenariusz i uszyła piękne stroje, a pan konserwator przygotował drzewo z tektury, które miało stanąć na scenie. Pani Asia z kolei miała transmitować wszystko na żywo, jak prawdziwa stacja telewizyjna. Próby odbywały się jedna za drugą i wszystko przebiegało w porządku, z jednym wyjątkiem. Kacper nie chciał wystąpić w przedstawieniu. Dostał wprawdzie rolę, ale kiedy nadchodziła jego kolej, spuszczał wzrok i smętnie kiwał głową na znak, że nic nie powie. Na nic się zdało namawianie dzieci. Kasia obiecała Kacprowi, że jeśli wystąpi, narysuje dla niego jego ulubioną postać z kreskówki. Karolinka zapewniała, że będzie z nim chodziła w parze do końca świata, a przynajmniej do końca zerówki. Nie pomogły jednak te obietnice. Kacper nie mógł na scenie wypowiedzieć ani jednego słowa. Pani powiedziała, że Kacperek wystąpi, jeśli będzie chciał, ale jeśli nie, będzie wspaniale, gdy po prostu stanie razem z dziećmi na scenie. Miś usłyszał, jak Jaś tłumaczył Oli, że Kacperek jest po prostu nieśmiały. Wspaniałe było to, że dzieci szukały pomysłów, jak zachęcić kolegę do występu. Wspierały go jak tylko umiały najlepiej. W końcu nadszedł piątek i dzieci zaraz po śniadaniu przebrały się w swoje kostiumy. Sala wyglądała jak teatr, a pani biegała jak struś pędziwiatr, sprawdzając, czy wszystko jest na swoim miejscu. Na szczęście poszło jak z płatka. Dzieci i śpiewały i recytowały jak prawdziwi aktorzy. Gdy przyszła kolej na Kacperka, wstrzymały oddech z nadzieją, że powie chociaż jedno słowo. Chłopiec jednak spuścił wzrok, jak zawsze. I już miały śpiewać piosenkę, która była zaplanowana jako kolejna w programie, gdy Amelka podbiegła do Kacperka, złapała go za rękę i leciutko pociągnęła za sobą na środek sceny. Zaczęła mówić wierszy Kacperka, a ten, o dziwo, także postanowił jej towarzyszyć. Gdy skończyli, zapadła cisza, a potem wszyscy skakali z radości i wiwatowali: Kacper, Kacper! Pani się popłakała, jak zawsze, gdy bardzo czymś się wzruszy. Była taka dumna z Kacperka, bo pokonał swoją nieśmiałość i powtarzała dzieciom, że wszystko przychodzi w swoim czasie i zawsze, ale to zawsze, trzeba w siebie wierzyć. To był wielki dzień dla wszystkich, a mały miś po raz kolejny przekonał się, jak wielką siłą jest przyjaźń. I tego właśnie, moi kochani, życzymy Wam dzisiaj z naszym przyjacielem jak najwięcej prawdziwych przyjaciół. I bądźcie jak najmniej nieśmiali. Do zobaczenia następnym razem. Pa!